Cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Until Dawn. W poprzednim odcinku uratowaliśmy Jessicę, poszwendaliśmy się trochę po senatorium i zakończyliśmy na momencie, kiedy przyszło nam sterować Mattem, więc wznawiamy grę bez zbędnego przedłużania i dowiedzmy się, co takiego Matt i Emily chcą uskutecznić, dokąd chcą dojść, co chcą zrobić. Dobra. Pstryk. Zamknięte. Kto tak. To zamknął? Okej, niech się stresuje. Naprawdę mocno pojebane rzeczy się tu dziś dzieją. Okej, okay, jest zamknięta furtka, a on po prostu rozhisteryzował się jak dupa. Nie mogę uwierzyć, że Josh nie żyje. A ja bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem, kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewnym. Ja tam im wierzę na słowo. Dobra, tu jest taka duża przestrzeń. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest kolejka, stacja kolejki i chciałbym się tutaj przejść dookoła, zobaczyć, czy no właśnie, coś czasem nigdzie nie leży. A widzę, że leży, więc chciałbym to podnieść. Farba? Jeszcze świeża. No jest głupie, że nie mogę z tym nic zrobić. Czy to jest jakiś dowód na coś? O, jest totem. Widzę już jego małe światełko. Co tam mamy w tym totemiku? Totem. Śmierci. Matt zobaczył własną śmierć. Dobrze. Przypuszczam, że w takim razie nic już tutaj innego nie będzie, no ale przejdźmy się dalej. Tam już byliśmy, więc wbijamy do... Siekiera. Od razu jakoś lepiej się czuję. No spoko. Znaleziono wskazówkę. Siekiera. Co znowu? Matt, zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Hej, moment, jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemniaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Ech, nie wiem. A może... Patrz! Co? Okno. Świetnie, Matt. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Ech, nie, chodź. Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Pomóż Emilii. Pomóż Emilii. Ja nie dam rady, ale ty tak. Odbiło ci? Chcesz wcisnąć mój tyłek w taką dziurę? W ciasne dżinsy jakoś dajesz radę go wcisnąć. Że co, proszę? To talent. Dobra, spróbujmy. Ciekawie wybrano z tej sytuacji, nie powiem. Dobra. No to wio. Cholera! Ta dziura jest tak szeroka, że ona by się tam zmieściła razem z nim. O mój Boże! Ciemno jak w dupie, nie podoba mi się to. Jestem tuż obok, Em. Nic nie widzę, pełno tych pieprzonych gradów, co chwilę na coś pada. Spokojnie! Widzisz jakiś zatrzask? Cokolwiek! Matt, to jest chyba pełno pająków! Ostrożnie! Dobra, zostawmy Matt? Ją tam. Hej, Matt! Matt, jesteś tam? Dobra, nic tu więcej nie ma, wróć. O. Matt, serio? Błagam. Okej, nic się nie stało, tak? Co to miało do diabła znaczyć? Co? Bo ja siedzę w ciemnej norze, zakurzonej, pełnej pajęczyn, a ty sobie spacery urządzasz? Em, ja tylko... Tylko mi tu nie próbuj, Em, ja tylko. Straciłam wszystkie resztki zaufania do ciebie i jakiekolwiek złudzenia, że będziesz mnie chronić przed tym, co się tu wyrabia. Jestem tak wkurwiona, że bardziej się nie... Ej, przestań. Bardzo się przepraszam. Nie wiem, co sobie myślałeś. Zacznijmy od tego, że w ogóle nie myślałeś. Cholera.
szaleństwo. Byliśmy tu ledwie kilka godzin temu. To się musiało stać niedawno. Co tu się kurwa macie dzieje? To musiał być ten gość. Ten, który złapał Chrisa i Ash i Josha. Musi wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagon. Ale nie jest aż tak daleko, nie? Doskoczysz? Nie. Jestem dobry, ale nie aż tak. Mimo wszystko dzięki. Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Boże, wszystko tutaj jest totalnie powalone. Mam wrażenie, że dobrze wiedzieli, co robią. Jakie milutkie. Cofam suba. Okej. Czyli to od tej farby. Co mamy tutaj? Ktoś tu urządził naprawdę niezły Saigon. Straszny bajzel. Ta stacja już wcześniej to był szrot, ale teraz? Aha, senatorium. Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa. Te Magellan może by tak uruchomić kolejkę i stąd pryskać zamiast gapić się na mapy, he? To już widzieliśmy, tam dalej nie mogę. O, na podłodze coś jeszcze leży. Musi być coś, jakiś sposób, nie wiem. Zamieniam się w słuch. No świeci się przecież, nie mogę tego podnieść. Prawda? O. No patrzcie, podchodzę, nie mogę nic z tym zrobić. Nic, kompletnie nic. A ja... Czekajcie, niech się zmieni klatka, o. No nie mogę zupełnie nic, w ogóle mi się ten X nie... O! Ale nie mogę nic zrobić. Super. Nie ma kluczyków, nie ma wagonika. Czyli nic nie wskuramy. A co z tą wieżą przeciwpożarową, tą z mapy? No, jest to jakieś wyjście. Może jest tam radio, telefon albo coś. W sumie powinno być, nie? Pewnie tak. Matt, musimy dostać się do tego radia! Okej. Możemy spróbować wezwać pomoc przez radio. Ktoś na pewno będzie w stanie to odebrać. Wow, Matt, dobry pomysł, naprawdę. Jak na to wpadłeś? Czemu jesteś taka wredna? Mamy naprawdę poważniejsze sprawy. Oj, Matt, wyluzuj. No dobrze, to w takim razie idziemy do wieży radiowej. O! Czekaj! Do czego ona chce dosięgnąć? Co tam robisz, licznotka? O! Wydostaje nas stąd, panie pustyłbie! Nie, szkoda, że nie ma opcji, zepchnij ją. Dwa dni później. Proszę, co się nawinęło. Idziesz ze mną, koleżko. No i rewelacja. Właśnie na dół, możemy spokojnie przejść tędy do wieży. Dobrze. W porządku? Tak! Dzięki! Wiesz co, może ty idź pierwszy, żeby mnie chronić? Okej. Okej, pomału. Dobra. O mój Boże! Prawie. Chyba zaraz zemdleję. Nie patrz w dół. Okej. Ja cię kręcę. Dobrze, że już po wszystkim. Święte słowo. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Przy okazji rozglądam się, czy nie ma tutaj nic na ścianach. Jakichś plakatów, czy znowu jakichś ostrzeżeń. O, tutaj leży totem na przykład.
straty czy pomocy? Pomocy. Czy tam mogę dalej jakoś przejść? Nie. O, mogę. Nie, nie mogę, dobra. Ten jak, co to w ogóle miało być? A mogę tutaj coś jeszcze zrobić? Nie, dobra, idziemy w górę. A co jeśli nie zadziała? Co? No radio! Zadziała. Ale jeśli nie zadziała, to co zrobimy? Może... możemy po prostu zejść sami. Zejść skąd? Z tej góry. Żartujesz sobie? Co za problem? Przecież nie unosi się w powietrzu. Równie dobrze by mogła, przecież jest ciemno. Spoko, może nie będziemy musieli. Myślisz, że ten psychopata nam odpuści i po prostu sobie pójdzie? Zaraz. A może powinniśmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce? Tam nie mogę. Na pewno łatwiej będzie coś zadziałać jutro rano. Może i tak. Byle nie w schronisku, on się właśnie tego spodziewa. Mogę na ten pagórek tutaj... Ale tutaj nic się też nie dzieje. No dobra. Wiemy dokąd idziemy. Pytanie, czy coś nam się faktycznie uda w tej wieży radiowej w ogóle uskutecznić. Dobra, Emily poszła tam, więc ja pójdę w drugą stronę. O! Telefon. Wow, to telefon Beth. Myślałem, że policja przetrząsnęła całą okolicę. Wygląda na to, że go przegapili. Ale to co w takim razie? To jest już jakieś zawalone, czy co? Mogę iść tam jeszcze dalej? Nie, on już w ogóle się nie porusza w tamtą stronę. Okej, czyli to było tylko po to, żeby znaleźć ten telefon. Spoko. O, coś tu leży. To chyba totem. Tak. Pomyślności. Dobra, dochodzimy na jakieś urwisko. Czy to nie jest czasem to, z którego spadły dziewczyny? Bądź teraz podwójnie ostrożna, Ed. Tak jest, Matt. Jeśli mam coś do powiedzenia, wolałabym nie kończyć tego uroczego wieczoru spadnięciem w przepaść. Aha. Sam w końcu bierze kąpiel z mordercą. Halo? To wy? Co wy tam robicie? Straszycie? Okej. Okay.
pierwsza 11. Okej, tutaj dalej nic nie ma. Słaby numer ludziska. Totalnie. Okej. Chris? Josh? Co u diabła? Dobra, pokój dziewczyn jest zamknięty, bo tutaj chyba było, ile pamiętam. W ogóle zawalone, nie ma jak przejść już. Skąd te meble się wzięły? Tu są duże doors. O! O, coś tutaj mamy. A my to już chyba widzieliśmy. Gotowi na bal, dokładnie. Mogę już dostać ciuchy z powrotem, czy mam poginać w ręczniku przez cały weekend? Czyli w ręczniku. Może w kuchni gotujecie jakiś numer? No dobra. One chyba wszystkie będą pozamykane, te drzwi. Strasznie głośna podłoga, jak na... Dobra, tam były takie baloniki ze strzałkami. O. Jeśli chcieliście mnie wystraszyć, to brawo! Udało się! Jeszcze niżej. Aha, dobra. Gdzie ich wzięło? O, trochę dziwne. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Kończymy już z tym! Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą! Okej. Okay. Witaj, Samantha. Szukasz mnie? Rozglądanie się niewiele ci pomoże, Samantha. Zobaczysz tylko to, co chcę, żebyś zobaczyła. A mam ci sporo do pokazania. Co się dzieje? Otwórz oczy. O Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Piękna ptaszyna w kąpieli. Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Myślisz, że to ostatnie szczęśliwe chwile w życiu tego stworzenia? Co pokazujesz? A czemu oglądasz? Josh! Co powiesz na to? Chryste, coś ty zrobił! Dam ci 10 sekund. 9. 8. Nie! 7. Błagam, nie! Sam! Sam! Dobra, biegniemy po prostu. Kurwa!
No nie, dobra, nie chowajmy się pod łóżkiem, to trochę byłoby żałosne. Okej. Dobra, biegnijmy dalej po prostu. Jakieś żarty, nie ma klamki? O! Okej. Ale upadła. O, ciekawa kamera. Mogę szybciej? Coś tam mogę, ale ona idzie tak jakby no sama. Ja pierdolę. Dobra, ukryj się. Póki on nas nie widział, of course. Okej. Tutaj, mała kotko. Chodzi tutaj. Zdobyłem trofeum kolejny krzyk. To zdecydowanie nie poszło zgodnie z planem, prawda? Tak pieczołowicie uszyta intryga, a jednak w kluczowym momencie dajesz ciała przez własne słabości. Mówiłem ci, że wszystko ma swoje konsekwencje. Myślisz, że ta pomyłka się na tobie nie zemści? Wszystko, co robisz i co mówisz, zawsze prowadzi do zmian. Tak, tyle ciężkiej pracy poszło na badanie źródeł twoich lęków. A ty to zwyczajnie zaprzepaszczasz. Twój paniczny strach przed odosobnieniem. Łyk herbatki? Przeciw tym, na których cierpieniu tak desperacko ci zależało. Czy było warto? Dobra, wiecie co? Nie wiem, ile trwał ten odcinek. Przypuszczam, że będzie krótki. Ale może zakończymy sobie go w tym miejscu i wtedy ten part ze strachem będziemy mieli jakby w dwóch odcinkach. I myślę, że to będzie całkiem dobre. Dlatego widzimy się w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego. Było trochę akcji tak naprawdę. I widzimy się w kolejnym, także trzymajcie się, na razie, cześć!